Cześć, w tym odcinku chcemy pokazać, jak wygląda indywidualna analiza, jaką możemy dla Was przygotować. Jest ona dostępna poprzez nasz portal youngolive.com oraz dostępna także poprzez link ze strony sprinterzy.com. Co jest wymagane, żeby przeprowadzić taką analizę? Musicie dla nas wysłać dwa filmy. Dwa filmy w ustawieniu poziomem kamery, najlepiej w zwolnionym tempie, które pokażą zarówno Wasz start, na przykład wyjście z bloków lub w tym wypadku także start z opadu, dowolnie w zależności od tego, jaki element chcielibyście poddać u siebie analizie, ale te dwa najważniejsze, więc przyspieszenie oraz bieg na dystansie, stanowią o fundamencie mechaniki biegu sprinterskiego. Tutaj zaczniemy od analizy sprintera, a więc powtórzymy jeszcze raz. Chodzi o nagranie poziome, najlepiej w zwolnionym tempie, gdzie kamera będzie skupiona na wysokości ruchu Waszego ciała, a więc nie za wysoko, żeby to nie było w pozycji stojącej, najlepiej w pozycji kucznej. I teraz przejdźmy do analizy takiego startu z bloków, co możemy wychwycić. A możemy tutaj wychwycić, czy Wasz goleń zachowuje się poprawnie względem pozostałych członków ciała. Ale w takiej analizie startu i przyspieszenia szczególnie sprawdzimy, czy się w ogóle odbijasz, jak lądujesz względem środka ciężkości, jak to wpływa na bieg, co powinieneś poprawić w ustawieniu i odbiciu z bloków, jakie ćwiczenia mogłyby Ci pomóc, więc możemy tutaj służyć dobrem różnego rodzaju filmów, jak wyglądasz w fazie biegu na dystansie, czy prawidłowo się odbijasz, ustawiasz ciało w kierunku biegu, co może wpłynąć na jakość Twojego biegu. Te wszystkie pytania można uzyskać w naszej analizie na przykładzie wszelkiego rodzaju filmów, jakie do nas wyślesz. I tutaj kilka oczywiście takich filmów i możliwości, jak to może wyglądać. Skupmy się na wyjściu z bloków w tym akurat przypadku. I tutaj na przykład jeden szczegół, gdzie lewa noga zawodnika zostaje zbyt daleko. Co można zrobić, żeby poprawić taki mankament techniczny, ponieważ jak wiemy, im bardziej wszystkie członki ciała w czasie pierwszego kontaktu stopy z podłożem są bliżej środka ciężkości, tym odbicie jest mocniejsze naprzód. I tutaj przykładowo, bo to jest jeden z problemów, i tutaj pokażemy z bazy naszych filmów, jakie ćwiczenie można dobrać. I tutaj jest jedno właśnie z takich ćwiczeń, gdzie jest pokazana zawodniczka, jak ląduje i jak zmieniają się jeszcze w fazie lotu pozycje jej stóp. Więc jest to fajny element do analizy. I jeden z polecanych przez nas z filmów. Oczywiście tutaj jest cała baza ćwiczeń, które możemy polecić do konkretnej poprawy elementu technicznego, który szwankuje u danego zawodnika. To jest wyjście z bloków. Przejdźmy do analizy biegu na dystansie. Tutaj jest pokazana ścieżka na czerwono poruszania się środka ciężkości i tutaj widzimy, że jest ona zbliżona do poruszania się pocisku. Jakie mankamenty odkryjemy akurat w tym biegu? To, co się rzuca przede wszystkim, to zbytnie zgięcie w stawie kolanowym w czasie pierwszego kontaktu stopy z podłożem. Ta stopa musi tutaj szybciej się prostować, żeby to uderzenie możliwie całym zgięciem grzbietowym stopy były jak najmocniejsze. Ruch ramion tutaj prowadzi ciało do góry, a więc bieg ma charakter odbijający, mocno pionowy,
To jest akurat dobre. To, co się jeszcze rzuca, to spięcie w okolicach barków. I tutaj tak samo możemy służyć pomocą, jeżeli chodzi o dobór pracy na poprawę tego rodzaju mankamentów. To jest naprawdę wiele filmów i każdy przypadek jest indywidualny, więc to wszystko będziecie mogli u nas zobaczyć. Tutaj mamy pokazany start górny, również taki możecie pokazać, jeżeli jest problem, bo tego głównie zaczyna się cała analiza biegu, całe nauczanie umiejętności biegu sprinterskiego, żeby zaczynać z pozycji górnych, gdzie ręce są luźno skierowane w dół, tak jak ma to miejsce w blokach. I tutaj się odbijamy i wypracowujemy tą pozycję, gdzie golenie są równoległe do siebie. Mamy tą pozycję trójwyprostu i lądujemy, jak tutaj widać, z tyłu środka ciężkości. Te wszystkie problemy będą podlegać analizie poprzez nasz program. A więc jeszcze raz, zarówno bieg na dystansie, jak i faza przyspieszenia wyjścia z bloków musi się odbywać w pozycji kamery poziomej, najlepiej z pozycji niestojącej kucznej. Ta pozycja właśnie niższa jest lepsza po to, żeby obserwować ruch środka ciężkości. I także na naszej stronie możecie oglądać inne tego typu analizy, gdzie pokazujemy dowolne przykłady dowolnych zawodników, jak wygląda to w ich przypadku.